Szanowni Państwo, chcieliśmy powiedzieć kilka słów o skandalicznym zachowaniu podsekretarza stanu w MSZ wczoraj w Senacie. Pan Paweł Jabłoński miał przedstawić w imieniu ministra Raua informacje na temat stanu polskiej dyplomacji. Zamiast tego zmienił to w ciąg oskarżeń, manipulacji i oszczerstw pod adresem senatorów biorących udział w posiedzeniu. W związku z tym, jako przewodniczący grupy senatorów Koalicji Obywatelskiej, wnioskuję do pana marszałka Tomasza Grodzkiego o to, aby wystąpił zarówno do premiera, jak i do ministra spraw zagranicznych o ukaranie pana podsekretarza stanu Pawła Jabłońskiego za jego zachowanie w Senacie w dniu wczorajszym. Niektóre z cytatów, które pan Paweł Jabłoński wczoraj niestety wypowiadał w Senacie do senatora Adama Szejnfelda. Mam zarzut w stosunku do pana senatora. Mam zarzut ataku na Polskę. Działania wbrew polskiemu interesowi narodowemu. O rządzie Ewy Kopacz. Ewa Kopacz zdradziła naszych sojuszników. Do całej grupy senatorów. Skandaliczne słowa, które tu były wypowiadane przez całą grupę senatorów. Znów do senatorów Platformy Obywatelskiej. Z całym szacunkiem, ale ja nie stawiam zarzutu każdemu z państwa senatorów, że państwo należycie do partii, która jest partią działającą wbrew interesowi Polski. I tak dalej, i tak dalej. Szanowni Państwo, mówi to wszystko człowiek, którego historia związków z dyplomacją wynosi równo 10 miesięcy, bo 10 miesięcy temu został mianowany na stanowisko podsekretarza stanu w MSZ-cie. Mówi to do senatorów, marszałków, też marszałka Borusowicza, legendy walki o wolną Polskę. Również do niego kilkakrotnie osobiście, personalnie kierował swoje ataki. Uważamy, że jest to skandaliczne i jego zwierzchnicy, czyli minister spraw zagranicznych i premier, powinni na to stanowczo zareagować i pana Jabłońskiego ukarać. Dziękuję bardzo. Pan senator. Proszę Państwa, to jest sytuacja, która do tej pory, przynajmniej w ciągu ostatnich 9 lat, odkąd jestem w Senacie, jeszcze się nie zdarzyła. Wczoraj po raz pierwszy. Mieliśmy do czynienia wielokrotnie z przejawami agresji, arogancji, buty, tupetu ze strony ministrów rządu Prawa i Sprawiedliwości, ale wczoraj po raz pierwszy mieliśmy do czynienia z nienawistną agresją. Podkreślam to, z nienawistną agresją ze strony przedstawiciela rządu. To jest jednak tak, w dalszym ciągu, zgodnie z konstytucją w Polsce, że to władza ustawodawcza kontroluje władzę wykonawczą. Pan minister, bez względu na to, jaki resort reprezentuje, nie będzie narzucał swojej woli senatorom i nie będzie obrażał senatorów na posiedzeniu Senatu. Myśmy wystąpili do ministra spraw zagranicznych o informację w sprawie stanu polskiej dyplomacji, uznając, że ten stan jest dramatyczny. Bo oto Ministerstwo Spraw Zagranicznych zostało zamienione w Ministerstwo Wyjazdów Zagranicznych. Tak oceniamy stan aktualny polskiego MSZ-u. Po obcięciu ministerstwu pionu europejskiego, który został przeniesiony do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, ministerstwo zostało pozbawione podstawowego narzędzia do prowadzenia polityki europejskiej Rzeczpospolitej Polskiej. To jest cofnięcie się o kilkanaście lat wstecz do czasów, kiedy w Polsce istniał UKIE, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, podległy premierowi. Nie, to ministerstwo powinno prowadzić politykę europejską. Ministerstwu została wyimpasowana cała polityka ekonomiczna, bo też polityką ekonomiczną za granicą zajmuje się Ministerstwo Rozwoju poprzez swoje agendy. Premier prowadzi w tej chwili politykę w stosunku do Białorusi. Prezydent zajmuje się stosunkami polsko-amerykańskimi. Gdzie jest więc miejsce na to,
żeby Ministerstwo Spraw Zagranicznych dalej pełniło swoją funkcję. Zostały szczątki z Ministerstwa Spraw Zagranicznych i o tym wczoraj rozmawialiśmy. I o to wczoraj pytaliśmy i o tym wczoraj mówiliśmy. Także o sprawach kadrowych. Jak to jest możliwe, żeby w tej chwili Polska nie zgłosiła żadnego kandydata do konkursów na stanowiska ambasadorów w Unii Europejskiej. Jeszcze niedawno mieliśmy 4, teraz jest 1. Niedługo nie będziemy mieć nikogo. A pan minister Jabłoński mówił jakiś czas temu o tym z satysfakcją, że polscy ambasadorowie nie zostali zgłoszeni do tych konkursów. Jak to jest możliwe, żeby jeden z ambasadorów wracający do Polski przez kilkanaście ostatnich dni został zapytany o to, jak wyglądają sprawy Polski w Europie, a jest to ambasador z wieloletnim doświadczeniem w strukturach europejskich. Jak to jest możliwe, żeby jeden z ambasadorów, który jest wybitną postacią i był ambasadorem w najważniejszych krajach w Europie, pełnił od kilku dni wstecz funkcję naczelnika, jednego z naczelników w archiwach Ministerstwa Spraw Zagranicznych. To jest degradacja kadry Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Jeżeli połączymy te dwie rzeczy w jedną całość, to znaczy sprawy organizacyjne, czyli wyimpasowanie Ministerstwu Spraw Zagranicznych jego najważniejszych narzędzi oraz brak dobrego zarządzania, brak zarządzania kadrami i tak naprawdę degradację służby zagranicznej, to mamy ten obraz, o którym wczoraj rozmawialiśmy w Senacie. Minister Jabłoński, jak powiedział senator Bosacki, nie mając argumentów do polemizowania albo też wyjaśniania w podnoszonych przez nas sprawach, zamienił wczorajsze posiedzenie Senatu w krwawą jatkę. Drodzy Państwo, to, co się wczoraj stało, jest również wynikiem właśnie tego, o czym mówił były już minister Jacek Czaputowicz. Bardzo szkoda, że prawdę mówią w tym rządzie tylko ministrowie już zwolnieni, o kierownictwie MSZ-u. O tym, że ono jest już czysto partyjne. Wśród ministra i wiceministrów nie ma już ani jednego profesjonalnego, doświadczonego dyplomaci. Wszystko są to nominaci partyjni PiS-u. Wczoraj minister Jabłoński próbował wprowadzić do Senatu knajackie obyczaje PiS-u. Na to nie ma naszej zgody. Oprócz cytatów, które Państwu zaraz rozdam z dyskusji, czy raczej z insynuacji i oszczerstw i ataków, prowokacji pana ministra, były również sytuacje, kiedy on przechodząc koło grup na sali obrad, koło grup senatorów, mówił na przykład: i tak was dzisiaj oszczędziłem, albo krzycząc senatorowi Borowskiemu, byłemu marszałkowi, do uszu: nie przesadzaj, nie przesadzaj, i wygrażając palcem. Są to knajackie obyczaje, na których wprowadzanie do polskiego parlamentu, zwłaszcza do Izby Wyższej, nie ma naszej zgody. Bardzo proszę, jeśli Państwo jesteście zainteresowani. Można zapytać w innym temacie? Jasne, oczywiście. Chciałabym zapytać o ustawę, o nowelę ustawy o ochronie zwierząt, bo ona budzi szereg kontrowersji, tam jest sprzeciw ostry Polskiego Stronnictwa Ludowego, więc chciałam zapytać, czy Państwo widzą szansę na to, żeby wypracować wspólnie takie poprawki do tej nowelizacji, żeby ona była do przyjęcia dla tej większości opozycyjnej w Senacie? Uczestniczyłem dzisiaj w pierwszym spotkaniu koordynacyjnym, wstępnym większości senackiej, demokratycznej, ale również z udziałem liderów w partii i liderów klubów parlamentarnych, panów posłów. I muszę powiedzieć, że atmosfera była świetna. Oczywiście różnimy się. Tego nie ma co ukrywać, że między Lewicą a PSL-em poprzez największy klub Koalicji Obywatelskiej są różnice, ale mam nadzieję, że uda nam się wypracować rozwiązanie na posiedzenie za niecałe 2 tygodnie takie, aby na pewno nie ucierpiała na tym większość senacka demokratyczna,
a poza tym, aby w kwestii merytorycznej, czyli ochrony zwierząt, ale również praw ekonomicznych producentów żywności, przede wszystkim żywności, żebyśmy znaleźli właściwe rozwiązania. Myślę, że dzisiejsze spotkanie i następne, na które się omawiamy, temu będą służyć i do tego doprowadzą. A kiedy to następne spotkanie, bądź spotkania? O to proszę pytać organizatora, czyli pana marszałka Tomasza Grodzkiego.